Ja się cieszę, że mogę zapowiedzieć prezentację Bartosza Urbaniaka i jego samego, którego już zapraszam w ogóle na scenę, szef bankowości Foodenagro, BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Dlatego, że panie prezesie, razem oglądaliśmy... Tak, to ważne, Fit for Green Deal. Razem oglądaliśmy, jeszcze odwołuję się do tego filmu Krystyny Czubówny, o tych wartościach, o tym, że my musimy też robić krok i że to nie jest żadna tylko legislacja unijna, przepisy, tylko chodzi o coś więcej. Właśnie, trochę tutaj już wszyscy tak robili, to ja tak zrobię, każdy się powołuje na Petera, więc mi też ukradł część show. Chyba nawet większość treści, którą miałem powiedzieć, a zrobiłem sobie nowe notatki, także mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Ale myślę, że no właśnie o to chodzi, tak? To nie jest tylko umowa o to, że coś tam zrobimy, wydamy jakieś pieniądze, tylko tak jak wszyscy pokazywali, po pierwsze jest dużo obaw, po drugie, no chyba już wszyscy rozumiemy ten taki po staropolsku mówiący sense of urgency, że to jest dużo więcej niż tylko umowa handlowa i tylko wydawanie pieniędzy. My musimy zmienić praktycznie rzecz biorąc wszystko. To jest rodzaj kontrolowanej rewolucji. Świetnie, zamieniamy się w słuch i scenę oddaję. Dokładanie. Pilot jest? Jest. Jest pilot. Tutaj się trochę usprawiedliwię, ale naprawdę Peter, myślę, że wielu osobom tutaj namieszał, więc zrobiłem sobie nowy skrót. Tak się składa, że myśmy tutaj z ostatnią taką przedpandemiczną prezentacją czy agrokonferencją byliśmy 3 lata temu w Gdańsku, tuż obok, kilkadziesiąt czy kilkanaście kilometrów stąd. Ja wtedy zadawałem takie pytanie, że może to już jest powoli taki moment, że nadchodzi konieczność zmiany paradygmatu, takiego, w którym wówczas żyliśmy, czyli więcej, szybciej, drożej. No wtedy jak zadałem to pytanie, to tak się cicho zrobiło na scenie. Wtedy chyba nie byliśmy zbyt gotowi na to, żeby o tym rozmawiać. Teraz, kiedy patrzyłem zarówno na reakcję, to też jest znak czasu na scenie, ale coraz bardziej w mediach społecznościowych na to, jak jest komentowana nasza dyskusja, nikogo to już nie dziwi. Coraz więcej ludzi właśnie mówi o tym, że zysk to nie wszystko, że trzeba myśleć o świecie w innych perspektywach. Trochę dłużej, trochę bardziej odpowiedzialnie. Myślę, że też już przez te parę lat zrozumieliśmy, że no prosto to już chyba było i prostota nie jest odpowiedzią na wszystko. Moja koleżanka z pracy, tutaj nie będę cytował nazwiska, ale mówi, że jeżeli się czegoś nie da po prostu opisać, to znaczy, że jest skomplikowane i my chyba zaczynamy wreszcie wierzyć, że ten świat jest skomplikowany, a nie, że go można wytłumaczyć przy pomocy 3 czy 4 sentencji czy słów. Tak już nie ma. No i ja postaram się powiedzieć, czym Green Deal jest pewnie, tego już też choćby z tych dyskusji to już widzimy, to jest skomplikowana odpowiedź, czy skomplikowana opowieść na to, jak się wykaraskać czy wydobyć z kłopotów, w których żeśmy się znaleźli. To prawda, on jest skomplikowany. Myśmy się nie umawiali, mamy ten sam slajd, ale to pokazuje, że podobne źródła. Czyli tak jak było powiedziane, to jest swego rodzaju propozycja, bo jeszcze nie umowa, ale jest to propozycja polityczna. Jest to propozycja kulturowa, propozycja społeczna i gospodarcza. Green Deal, jeżeli się czyta jego definicję, ma być zmianą funkcjonowania gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej. I to jest coś, na co my z naszej tutaj środkowoeuropejskiej perspektywy pewnie powinniśmy dosyć mocno zwracać uwagę, dlatego że to jest, myśmy tego jeszcze nie grali. To jest po raz pierwszy, kiedy duża Unia Europejska chce zrobić coś razem. Przedtem było tak, że poszczególne kraje wchodziły albo grupy krajów dołączały do Unii Europejskiej. Były stare kraje, nowe kraje. Były kraje, które były bardziej zaangażowane i kraje, które były mniej zaangażowane. A tym razem jest to coś, co możemy zrobić wszyscy razem. Co oznacza, że każdy będzie miał naruszone swoje status quo. W związku z tym można też powiedzieć, że dlatego Green Deal w pewnym sensie nie podoba się nikomu. Bo każdego zmusza do pewnego rodzaju wysiłku. Nie ma nikogo, kto może sobie grzecznie siedzieć w fotelu, paląc cygara lub nie i czekać, aż czy zdadzą egzamin, czy nie. Tym razem do tego ruszamy wszyscy naraz. To trochę taka, powiedzmy, trudniejsza strona. Lepsza jest taka, że Green Deal chyba
zaczyna naprawdę brzmieć jako taka propozycja, czy można powiedzieć ofensywa. Ja jak to pierwszy raz słyszałem z ust przewodniczącej, to nie za bardzo mi się chciało wierzyć, że to jest możliwe, ale wygląda na to, że Green Deal jest swego rodzaju takim przełomem, który pozwala odzyskać Unii Europejskiej i Europie, czyli nam, rolę takiego lidera świata z powrotem. Kogoś, kto chce narzucić pewnego rodzaju normę, dobrą raczej, zmieniającą świat na lepsze, kiedy Unia Europejska i cała nasza wspólnota staje się no, na powrót jakby liderem politycznym, czy próbuje być liderem politycznym. Oczywiście ci, którzy krytykują, mogą powiedzieć, że to niepotrzebne, ale trzeba pamiętać, że administracja czy Chin, czy Stanów Zjednoczonych wcale nie pozostaje w tle. To, co nas wyróżnia, to to, że ten Green Deal po prostu powstał wcześniej. Tamte kraje, czy tamte potęgi gospodarcze tak samo pracują nad podobną agendą, starając się ją wyznaczyć. No i tutaj może dodam jeszcze jedną rzecz, bo być może zabrakło tego i trochę to będzie takie wyjaśnienie. Ja tutaj o Farm to Fork nie mam zamiaru mówić po tylu ludziach, którzy tłumaczyli obawy i też jakby możliwości, które daje, ale może na wszelki wypadek takie wprowadzenie zrobię, powiedziałbym, dla opornych, dlaczego rolnictwo jest tak ważne w przypadku Green Dealu. Bo jedna rzecz to jest taka, która wybrzmiała, ale może warto powtórzyć. Trochę tak no agro, no food. Nie ma rolnictwa, nie będzie żywności. I to jest coś, o czym trzeba bardzo mocno pamiętać. Druga jest taka, że rolnictwo jest prawdopodobnie jedyną masową działalnością przemysłową czy wytwórczą człowieka, która potrafi pozytywnie wpływać na klimat. Dotychczas mówiliśmy o, nazwijmy to, ciemnej mocy rolnictwa, czyli o tym, że wykorzystuje duże ilości wody do 70%, odpowiada za bardzo dużo emisji gazów. W Europie to jest kilkanaście procent, w skali świata to jest do 30% emisji gazów cieplarnianych jest produkowanych przez rolnictwo. Ale rolnictwo też, dla tych, którzy nie uważali na przykład na chemię czy na botanice w szkole podstawowej, ma też taką umiejętność, że potrafi wychwytywać, i to jest jedyna tego typu działalność gospodarcza człowieka, że wychwytuje węgiel mineralny z dwutlenku węgla czy z gazów cieplarnianych i przemienia go w węgiel organiczny, który jest źródłem życia. Potrafi też węgiel składować w pniach, bo celuloza, tak na wszelki wypadek, to węgiel. W związku z tym pnie, liście i tak dalej, to jest wszystko to, co potrafi wychwycić zanieczyszczenie i je w bezpieczny sposób składować albo wręcz zamienić na przyszłe źródła życia. Tego nie potrafimy w żaden inny sposób zrobić. Nie ma jeszcze takiego ani fintechu, ani startupu, ani agrotechu, który by to potrafił zrobić. My to potrafimy robić od dziesiątek tysięcy lat. Trzeba też wrócić właśnie do tej jasnej strony rolnictwa, która to potrafi zrobić. Skoro więc jest tyle szans, to dlaczego wszyscy poprzednicy widzieli tyle obaw? O Green Dealu też było powiedziane tutaj, że plan ogólnounijny. Może warto też wspomnieć, jaki to jest budżet. To jest około 120 miliardów budżetu na wydatki rocznie. W filmie, który wprowadzaliśmy, pokazywaliśmy, że to się cały czas jeszcze nieźle spina, bo koszty mogą dojść do 190 miliardów rocznie w skali świata. Green Deal 120 miliardów rocznie do wydania. Więc czego się boimy i dlaczego się boimy? No bo słyszeliśmy też, praktycznie rzecz biorąc, w każdej wypowiedzi jakiś ton obawy pobrzmiewał. Do tego pewnie jeszcze wrócę. Chciałem jeszcze bo mi się slajdy pomyliły. Natomiast teraz jeszcze chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. I to też jest tutaj jakby perspektywa środkowej Europy. Moim zdaniem jest dosyć istotna. Takie porównanie zrobiliśmy, bo Green Deal z jednej strony trochę go odczarowywując, dotychczas rozmawialiśmy o czymś, co jest wyjątkowo abstrakcyjne czy skomplikowane, ale dla państw z tej części Europy, dla Polski, Rumunii, Bułgarii, to jest perspektywa pokonania podobnych trudności, którą my żeśmy już wykonywali. Ilość jakby przepisów do przyswojenia, różnego rodzaju system skomplikowany, wsparcia, ale też otwarcia na nowe rynki, zmian regulacyjnych. Myśmy to wszystko
musieli już przeżywać, przeżywaliśmy i z kolei, jeżeli, w jaki sposób porównać skalę? No, pewnie też przez pieniądze dosyć prosto. Ta najważniejsza część, z którą przynajmniej Polska się stowarzyszała, to jest Common Agriculture Policy. W momencie, kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, która była blisko połowę mniejsza od obecnej, Common Agriculture Policy to było blisko 60 miliardów, a Green Deal to jest 120 miliardów. Czyli realnie mówimy, biorąc pod uwagę postęp intelektualny, technologiczny, mówimy o podobnym skomplikowaniu rzeczy. To nie jest coś, czego się nie da zrobić. I to można powiedzieć, że my z tej części Europy możemy wysłać taki sygnał do reszty, my to potrafimy. Przynajmniej część Unii Europejskiej potrafiła sobie poradzić z podobnie skomplikowaną materią. I teraz obawy. To jest wykres, można powiedzieć, sprzed 17 lat, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, co przeważało? Przede wszystkim przeważały obawy. Mimo tego, że sytuacja była dosyć podobna, też wiedzieliśmy, że tam będzie dużo pieniędzy, prawdopodobnie zmieni się sporo i myślę, że teraz każdy z Polaków, który siedzi na tej sali, może powiedzieć, że żyjemy w kompletnie innym kraju niż ten, który był 17 lat temu, również pod względem kulturowym i społecznym w stosunku do tego, co było wówczas. Natomiast obawy przeważały. Ponad 80% rolników, tutaj mamy jakąś cyfrę 69, ja zapamiętałem, że 80% rolników było przeciwnych. Rezultat wygląda mniej więcej w ten sposób, jeżeli byśmy go mierzyli pieniędzmi. To jest 13 razy więcej. Kompletny odjazd. Jeżeli byśmy popatrzyli na to z punktu widzenia dochodowości, bo do tego też będę trochę zmierzał, bo tu są po prostu pieniądze, które ktoś zarobił. Natomiast jest też kwestia, powiedzmy, jakiegoś dobrobytu, tego, ile się zarabia. To my zarabiamy tylko 3 razy więcej. No, 13 razy więcej wzrostu jakby na dochodzie sprzedanym i do 3 razy więcej, jeżeli chodzi o dochód poszczególnej osoby. I dalej się boimy. No i tutaj jest takich dwóch dżentelmenów, którzy wyjaśniali tą kwestię takich obaw. To jest teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego, za co dostali zresztą Nagrodę Nobla. I tutaj najprostsze wyjaśnienie jest, dlaczego się boimy. No bo tak jest. My się po prostu boimy i najbardziej i dużo bardziej odczuwamy perspektywę straty. Czyli jeżeli tutaj nawet można sobie zrobić takie doświadczenie, pewnie każdemu się zdarzyło coś zgubić. Na przykład banknot 100 zł albo 100 euro. No i to jest coś, co potrafimy pamiętać kilkadziesiąt lat. Natomiast to, że żeśmy znaleźli coś w międzyczasie i coś zyskaliśmy, tego się już tak dobrze nie pamięta. Perspektywa straty jest zawsze odczuwana bardziej. I to jest jeden punkt, dla którego pewnie Green Deal jest trochę nie najlepiej przyjmowany. Druga perspektywa jest taka, że Green Deal obiecuje coś, co będzie, zamiast za utratę czegoś, co... ewentualną utratę czegoś, co już jest. Trzecia kwestia jest taka i ona jest też, myślę, że niedoceniana mocno, a która występuje w wielu kodach kulturowych. To, co mamy zyskać, jest prawie że niczym. No, po polsku jest takie powiedzenie, traktujecie jak powietrze, czyli traktujecie jako nic. No, my głównie będziemy zyskiwali powietrze, ale to jest nie tylko... Ja znam tam kilka języków troszkę, ta kwestia powietrze jako nic to nie jest tylko polski kod kulturowy, w wielu kodach kulturowych to tak występuje i my zyskujemy prawie że nic. No i ostatnia, czy przedostatnia z rzeczy jest taka, że no to jest skomplikowane, to jest mało popularne, w związku z tym jest takie powiedzenie, że zanim prawda wyjdzie z łóżka i nałoży gacie, to plotka już pół świata okrążyła. Podobnie jest z przeciwnikami Green Dealu. No, on tak specjalnie błyskawiczny nie jest, natomiast jego przeciwnicy i owszem tak. No i ostatni pewnie taki aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to to, że to, kto powiedzmy, że jest at risk, czy gdzie mamy pewne wątpliwości, że mogą nastąpić pewne straty, to jest coś, co się przewijało też we wszystkich przemówieniach, które były tutaj wcześniej. No prawdopodobnie zysk i pieniądze są zagrożone. Taka bezpośrednia zyskowność, bezpośrednia rentowność, to o czym wspominał zarówno
Przemek Gdański, jak i profesor Hausner, czy Peter, jak mówili, no te zyski są, czyli pieniądz jest w pewnym zagrożeniu. Pieniądz jest dość głośny i łatwo policzalny, w związku z tym trochę można powiedzieć, że zachowuje się jak prostak, łatwo też zauważyć, robi dużo hałasu. No i to jest pytanie, czy te pieniądze nam dają szczęście. To pewnie jest jedno z odwiecznych pytań ludzkości, czy pieniądze dają szczęście. My mamy na to wykres. I tutaj chciał, żebyście Państwo sobie przeprowadzili taką linię tutaj poziomą, od tego poziomu zero. I wszystko poniżej to jest pogorszenie się szczęśliwości, wszystko powyżej to jest podniesienie szczęśliwości. Ja może tutaj dla kilku uważnie oglądających to parę uwag zrobię. To nie jest tak, że my nie potrafimy robić wykresów. Tutaj jest zmiana, a nie stan. Czyli Kuwejt nie ma ujemnego dochodu narodowego, a Rumunia cały czas nie jest najbogatszym krajem na świecie i nie jest bogatszym krajem od Stanów Zjednoczonych. Tutaj chodzi o zmianę, która się dokonała w ciągu ostatnich paru lat. Czyli możecie zauważyć, że są państwa, które zyskiwały i są państwa, które traciły na dochodowości, na GDP. Czy widzicie tu jakąkolwiek logikę w tym, czy kto jest szczęśliwszy, a kto jest mniej szczęśliwy? Moim zdaniem nie ma żadnej. Tego po prostu tutaj nie widać. Czyli można powiedzieć, że choć to jest agrokonferencja, to tutaj mam taki dosyć brawurowy dowód na to, że pieniądze szczęścia nie dają. Jeżeli byśmy wrócili z kolei do tego wykresu, który z taką dumą oglądaliśmy, to jest od 2004 do 2020 roku. Jak widzicie, no postęp był oszałamiający. Wzrost dochodu narodowego w Polsce był bodajże wtedy z 8 tysięcy do 35 tysięcy dolarów na osobę. Czy Państwo wiecie, o ile wydłużyła się długość życia wtedy w Polsce w tym czasie? Kilkanaście miesięcy. Jeżeli byśmy popatrzyli na te same lata w wypadku Francji czy Niemiec, tam też jest spory przyrost, jeżeli chodzi o dochodowość czy dochód narodowy wytwarzany na głowę człowieka. Kilkadziesiąt procent. W naszym przypadku to było sto kilkadziesiąt do 200-300%, no myśmy doganiali. Natomiast o ile się wydłużyła długość życia? Też o kilkanaście miesięcy. Tu się nic specjalnie nie zmienia. I teraz zadałem sobie sam pytanie, czy imponujący wzrost dochodu narodowego na głowę w jakikolwiek sposób uczynił mnie bardziej szczęśliwym? Mam wrażenie, że nie. Natomiast jeżeli patrzę na to, co się działo, powiedzmy, pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, ja mieszkam mniej więcej w tym samym miejscu od 20 paru lat i kiedyś, jak mnie sąsiad prosił o to, żebym mu pomógł, to ja brałem pędzel i szliśmy we dwóch malować altanę. W ten sposób byłem całkiem zadowolonym człowiekiem, bo spędzaliśmy czasami jeszcze dwa dni później razem ze sobą, budując więzi społeczne. No i niestety dewastowaliśmy dochód narodowy. Tego typu działalność nie jest uwzględniona w statystyce dochodu narodowego. Natomiast jeżeli bym popatrzył na to z punktu widzenia na przykład dobrobytu, to mój dobrobyt rósł. Dochód narodowy nie. Pytanie, czy moim zdaniem w dużej części Green Deal jest również o tym. Może to też jest pora na to, żebyśmy sobie odpuścili mierzenie rozwoju świata przy pomocy PKB, a zaczęli poszukiwać innych wskaźników, które będą pokazywały to, co jest dla nas tak naprawdę istotne. Jak długość życia, jak powiedzmy poziom zadowolenia, bo jak widzieliście na tamtym wykresie, niespecjalnie można znaleźć relację pomiędzy tym, że bogaci stają się szczęśliwsi. Bo oczywiście my patrzymy pewnie na swoje kraje, ale popatrzcie, w Tadżykistanie, jeżeli ktoś był, a ja byłem, to tam się tak naprawdę łatwo nie żyje, a oni są jednak szczęśliwi. No i teraz to jest już podsumowanie. To, czy nam wyjdzie Green Deal, czy nie wyjdzie, jest też kwestią perspektywy, jaką przyjmiemy. Jedna rzecz, o której powiedziałem, to jest kwestia tego, oczywiście mojego sąsiada, z tego przykładu, stać na to teraz, żeby kupić i farbę i wynająć robotników, którzy mu wymalują tą altanę, ale on szczególnie szczęśliwy nie jest. Trzymając się dalej sąsiadów, ja mam dosyć, powiedziałbym, religijnie ekologiczną żonę, kiedyś mieliśmy kuchnię zbudowaną tak, żeby się 7 koszy do śmieci zmieściło. Byliśmy jednymi z pierwszych ludzi, którzy mieli elektryczne ogrzewanie i panele.
Nasze miasteczko jest też dosyć takie, powiedziałbym, że progresywne, także burmistrz tam dokładał dosyć dużo pieniędzy do tego, żeby się pozbywać pieców. No ja dosyć mocno namawiałem sąsiadów prośbą i groźbą, łącznie z tym, że będę na nich donosił, jak tylko będą jakimś plastikiem palili i tak dalej, żeby powymieniali te piece na ogrzewanie elektryczne albo ogrzewanie gazowe. Oni to zrobili. My teraz jak rozmawiamy na grillu, bo ciągle mnie zapraszają, tylko się śmieją, że na elektrycznym mnie zaproszą, to mówią, że ja się ich pytam, czy no i co, zyskaliście, straciliście? Oni mówią, nie, my tego już w ogóle nie liczymy. Natomiast żyje się dużo wygodniej, nic nie śmierdzi, ja nie muszę niczego robić przy tym piecu, w ogóle jest zupełnie inna jakość życia. I my musimy trochę się otworzyć w sensie perspektywy i inaczej patrzeć na świat, inaczej podchodzić do Green Dealu. Nie możemy go wyłącznie liczyć pieniędzmi. I tak jak tutaj jest powiedziane, no... Samochód ma też to do siebie, że go trzeba naprawiać, ubezpieczać, ktoś go zarysuje, mogą go ukraść, parę innych rzeczy zrobić, albo możemy wziąć taki bilecik, jeździć nim po mieście i się spotykać z przyjaciółmi, nie martwić się tym, czy wypiliśmy o jeden kieliszek wina za dużo i musimy czekać, czy też nie. To wszystko jest kwestią perspektywy. I teraz muszę też już trochę przyspieszać. Czy w ogóle mamy inną drogę? Moim zdaniem nie. I miejmy nadzieję, że to będzie centrum zarządzania póki co Europą, a jakby się dało, to i wszechświatem. Tutaj po raz kolejny puszczę oko do rozpoczynającego. Miejmy nadzieję, Peter, że będzie cię tam dobrze słychać i będziesz tam dosyć mocno i silnie słuchany. Na pewno tak skomplikowana, i tu nie oszukujmy się, to też było widać z tych rozmów, które tutaj się odbywały wśród przedstawicieli innych krajów, tak skomplikowana materia wymaga koordynacji i silnego lidera, który będzie w stanie to wdrożyć. W związku z tym, kto, jeśli nie my, tylko w tej formie. Druga sprawa to jest kwestia umiejętności kooperacji, takiej między sobą. To jest taki wykres. Na dole mamy zaufanie do systemu czy porządku prawnego w danym kraju, a na osi pionowej do ludzi. To są kraje Unii Europejskiej. Więc można powiedzieć, że fińskie zaufanie do systemu prawnego i do porządku i do innych ludzi w takich krajach jak Polska czy Bułgaria może wzbudzać, no, powiedziałbym, że lekkie rozbawienie albo uważanie kogoś takiego za po prostu idiotę. I jestem w stanie to tak dosyć jasno sformułować, bo ja naprawdę jestem Finem z pochodzenia, a żyję w Polsce. W związku z tym możecie sobie wyobrazić, że czasami jak ktoś mnie nie rozumie, to może właśnie z tego wynikać. No, jest to dosyć duża sprawa, którą trzeba umieć przekroczyć, bo naprawdę my się wszyscy musimy dogadać, a tutaj to jest też zmiana perspektywy i samego podejścia. No i ostatnie, czy przedostatnie, ostatnie do podsumowania, przedostatnie do powiedzenia, ta technologia, która tutaj już była wymieniana i o której nas następny gość będzie mówił, ona musi nam służyć. Słuchajcie, to nie może być tak, że my mamy postęp technologiczny. Wczoraj rozmawialiśmy o tym z Przemkiem Gdańskim. W internecie są nieprawdopodobne zasoby wiedzy, a większość z nas do tego internetu wchodzi, żeby obejrzeć Misia Pandę, ewentualnie sprawdzić jakieś inne równie durne rzeczy. Ta technologia jest, ta technologia nam nie do końca służy. System najczęściej spotykany, bo tak się zastanawiam, system automatyczny, z jakim mam do czynienia, to jest podajnik do ręczników. Nie do końca wiem, dlaczego na przykład nie jest to rampa, która umożliwia wjazd do budynku niepełnosprawnym, tylko ma mi pomóc wyciągnąć ręcznik z podajnika. To są dla mnie trochę też dziwne rzeczy. Ta technologia, która tutaj jest, która ma różne rzeczy liczyć, ona musi nam pomagać i musi pomóc temu celowi. No i na koniec już tak dla podsumowania. Green Deal to są pieniądze, to są bardzo duże pieniądze. Natomiast tu kompletnie nie chodzi o pieniądze, w tym sensie, żeby ktoś więcej zarobił, czy ktoś mniej zarobił. My te pieniądze po prostu musimy wydać po to, żebyśmy byli w stanie zmienić to, jak wygląda nasz świat. Dziękuję bardzo.